Witam serdecznie, z tej strony Markiz i zapraszam do nowej serii z gry Ghost of Tsushima. No to zaczynajmy przygodę z grą. Grę będę ogrywał na konsoli PS5, 4K. No to zaczynajmy naszą przygodę. Imperium Mongołów najechało nasz dom. Są bezwzględni. Bezlitośni. I niestrudzeni. Osiemdziesięciu samurajów przeciwko armii. Walczymy, by spowolnić inwazję. Dzisiaj umrę za mój lud. Muszą ich być tysiące. Stawimy czoła śmierci i obronimy ojczyznę. Tradycja. Odwaga. Honor. To nam przyświeca. Jesteśmy wojownikami Tsushimy. Samurajami! Panie Adachi, idź, złam ich ducha. Hej! Najeźdźcy! Wyślijcie najlepszego wojownika! Rada, czy Nina? Jestem Harunobu Adachi, potomek legendarnego Yoshinobu Adachi. Chcecie się poddać? Ci tchórze nie zasługują na litość. Bez litości! Zatrzucimy! Musimy nacierać, panie Sakai. Nawet jeśli mamy zginąć. Na rozkaz, panie Shimura. Ludzie! Musimy zabić przywódcę Mongołów! Wszyscy za mną! Więcej mongolskich psów! Zabić ich! Oh, yeah!
Zostaliśmy tylko my. Jest tylko jedno wyjście. Znaleźć przywódcę i zabić go tutaj. Będziemy walczyć razem do końca. Wiem. Tam. Mongolski wódz. Jestem gotów. Skończymy to. Razem. Jestem Kotun, kuzyn Kubilaja, wnuk Chingisa. Bracie, jesteś wojownikiem, to jasne. Całe życie ćwiczyłeś i wygrałeś w bitwach, które inni by przegrali, tak? Ale kiedy ty ostrzyłeś swój miecz, to wiesz, jak ja się przygotowywałem. Uczyłem się. Znam wasz język, tradycje i wierzenia. Wiem, które wioski zająć, a które spalić. Zapytam cię jeszcze raz, samuraju. Chcesz się poddać?
się tu... Mongołowie. Ktoś mnie ocalił. Ukrył mnie tu. Może ma mój miecz. Ktoś ostrzył swój miecz. Wojownik? Moja zbroja. Uszkodzona. Lepsze to niż nic. Możesz biec? Tak. Chyba tak. Gdzie mój miecz? Nie tutaj. Zajmę się tym. Schowaj się. O, nie krzywdź mnie! Się odmieni! Ryż! Mam trochę ryżu. Proszę, weź! Juna. Chcesz swój miecz? To chodź. Jak długo spałem? Mongołowie zdążyli już podbić połowę wyspy. Juna. Nie teraz. Niech to na ziemię. Chodźmy. Tędy. Nie możemy jej pomóc. Mogę ocalić resztę. Pan Shimura był ze mną na polu walki. Gdzie to? Zapomnij. Juno, czekaj. Pan Shimura jest moim wujem. Jesteś Jinem Sakai? Bratankiem Jito? Muszę wiedzieć. Czy on przeżył? Tak sądzę. Wróg go wziął w niewolę. Gdzie go zabrali? Na wschód, wybrzeżem. Do zamku Kaneda. Muszą go tam trzymać. Świętują zwycięstwo. Mógłbym ich zaskoczyć. Zabiją cię. Albo uratuję pana Shimurę. On odeprze Mongołów w kierunku morza. Skontaktuje się z szogunem. Wezwie posiłki. Nie po to cię wyleczyłam, żebyś poświęcał swoje życie. Więc dlaczego? Nie mogłam dać ci umrzeć. Potrzebuję cię. Pan Shimura może pomóc całej wyspie. Jest jedyną rodziną, jaka mi została. Chodźmy. Nie chcę umierać! Rodzina na mnie nie...
Rzeźnicy. Chodź, teraz my nie pomożemy. Uwaga. Jeźdźcy. Tędy. Przejdziemy, na pewno nas zobaczą. Zaryzykuję. Chwila, wóz. Teraz. Chodź. Więcej straży. Ruszymy dachami. Chodzisz po dachach, grabisz pola bitewne. Złodziejka. Biorę to, co mi potrzebne. Jak moja katana. Sprzedałam za jedzenie i leci. Że co? Spokojnie. Znajdziemy kupca i odzyskamy, co twoje. Przed nami długa droga. Weź tyle, ile udźwigniesz. To czyjś dom. Ten ktoś już nie wróci. Kupiec miecza mieszka niedaleko stąd. Toru! Cholera, dranie go znaleźli. Stań na czatach. Przeszukam dom. Odpowiedzą za to. Może ukrył twoją katanę w środku? Musi tu być. Jestem Jin Sakai, bratanek wielkiego pana Shimury. I nie jestem tchórzem! Twój wróg nie dorasta ci do pięt. Ale brak ci samokontroli. Ćwiczyłem. Bronią swego ojca? Miecz klanu Sakajów. Ratował ludzi i przynosił pokój. Kto ci to zrobił? Nikt. Nauczę cię, jak się bronić. Umiem walczyć. Aby opanować ostrze, powinieneś opanować swoje emocje. Dam radę, wuju. Pokaż. Zobaczmy, co potrafisz. Spróbuj mnie trafić. Tak, wuju. Atakuj teraz! Spróbuj nie trafić. Dobrze.
Gdybyś tak walczył, wróg nie poturbowałby cię z taką łatwością. To nie była uczciwa walka. Wyobraź sobie, że wrócił skończyć to, co zaczął. I użyje każdej dostępnej sztuczki. Jak się obronisz? Jest większy, ale wolniejszy. Będę mu umykał. Poczekam, aż się zmęczy i pokonam go jednym cięciem. Dobrze. Samuraj musi zawsze pamiętać o cierpliwości i dyscyplinie. Nawet kiedy przeciwnik ucieka się do podstępów. Zapamiętam, wuju. A teraz przebij się przez moją obronę. Pokaż, jak odważnym wojownikiem jest Jin Sakai. Przełam blok mocnym atakiem, a potem traf szybkim. Dość! Poddaję się. Pozwoliłeś mi wygrać. Nieprawda. Gdyby to był prawdziwy miecz, nie żyłbym. Naprawdę? Nie okłamałbym cię, Jinie. Teraz dla odmiany spróbuj zablokować moje ataki. Nie będę dawał ci formy. Dobrze. Tak. Trzymaj blok. Boli. Możemy zrobić przerwę? To jeszcze nie koniec. Wykorzystaj hart ducha i zignoruj ból. Dobrze. Musisz nauczyć się parować. Poczekaj, aż się poruszę. Kiedy zaatakuję, wykonaj blok. Dobrze parujesz. Dobra forma, Jinie. Coraz lepsza. Musisz złapać oddech? Trzeba więcej niż dziecka, żebym się zadyszał. Zatem... sprawdźmy, jak bronisz się przed włócznią. Zrób unik, a potem wyprowadź kontratak. Dobry refleks. Gdy pchnę, wykonaj unik. Świetna kontra. Po ataku będę odsłonięty. Obserwuj włócznie! Zaufaj intuicji. Będziesz wiedział, gdy cios nadejdzie. Świetny unik. Pamiętaj, unik, potem kontratak. Widzisz, nie ma broni, ani wojownika, którym nie dasz rady. Dziękuję za lekcję, wuju. To jeszcze nie koniec. Jinie Sakai, zaszczycisz mnie sparingiem? Nie chciałbym cię skrzywdzić. Jeśli jesteś taki pewny, możemy go urozmaicić. Pierwszy, który trafi 5 razy, wybiera posiłek. Abyś lubił ośmiornicę. Dobrze, Jin. Potencjał. Zanim zjemy, mam jeszcze jedno pytanie. Od pokolenia nasze rodziny żyją według kodeksu. Powiedz, jakich cnót przestrzegamy. Lojalności wobec pana, kontroli nad emocjami i... Przecież wiesz... honoru, by walczyć odważnie i bronić dziedzictwa klanu Sakajów. To słowa twego ojca. Co honor znaczy dla ciebie? Chyba... chronienie innych. Tych, którzy sami nie mogą walczyć. Masz dobre serce. Ale najpierw musimy pokazać, że służymy panu z odwagą, prawością i samokontrolą. To nie jest takie proste. Nie mówię, że jest. Walczę z tym każdego dnia.
ale musimy dawać przykład ludziom, zachowując wierność kodeksowi i swoim przekonaniom. To właśnie znaczy honor. Ach, no też, samuraj! Gdzie znajdę konia? Stajnia jest niedaleko. Tędy. Więcej ich. Wyspa się od nich roi. Gdzie jest stajnia? Za płonącą chatą. Za mną. Podejdźmy bliżej. Podrżnijmy im gardła i zabijmy ich po cichu. A gdzie honor? Nie złamie mojego kodeksu. Stawaj, najeźdźco! To niedaleko. Wszystkich nie ocalimy. Nie chcę uciekać. Mogę w końcu pomóc. Szlak by to. Straże! Nie daj im uciec! Dziękuję, panie. Mówili, że wszyscy samurajowie nie żyją. Masz gdzie się ukryć? Ponoć Złota Świątynia jest bezpieczna. Idź, unikaj dróg. Oddaj życie za swojego syna. Ryzykowałeś dla nich życiem. Nie obronią się sami. A ja nie pozwolę naszym ludziom ginąć. Nie tylko oni cię potrzebują. Mój brat. Mongołowie go pojmali. Dlatego mnie ocaliłaś. Nie mam rodziny poza taką. A ja poza panem Shimurą. Proszę, chcę tylko odzyskać brata. Pomogę ci go znaleźć, kiedy uratuję wuja. Obiecuję. Idę z tobą. Stajnia jest przed nami. Chodźmy do koni. To konie samurajów. Te, których nie zabraliśmy na bitwę. Dobrze dla nich. I dla nas. Którego konia chcesz? Wersję Deluxe. Sobie wybierzemy konia z wersji Deluxe. Spokojnie. Pasuje do ciebie. Trzeba go nazwać. Bierzmy sobie Kagę. Kagę, zrodzony z ciemności.
Twój wuj jest w środku. Okej, to było na tyle w tym odcinku. Jeśli się podobało, łapkę w górę, subskrybujcie mi kanał i zapraszam do oglądania następnej części. Trzymajcie się ciepło. Cześć.